Cześć, tu Tauczyn, witam was bardzo serdecznie po raz kolejny w Stellaris. Tak, jest drugi odcinek, ten chyba będzie już trochę krótszy, ale to nic, słuchajcie, gramy naszymi voidami, tak, czyli gramy research complete. Mieszkańcami pustki, mogłem ich nazwać pustelnice w takim razie, nieśmieszne. Kolejne badania zakończone, możemy budować już lepsze fabryki. Wydaje mi się, że pójście w stronę silosa minerałów będzie jak najbardziej na plus. A póki co możemy się nacieszyć faktem, że możemy ulepszyć sieć kopalń na wyższy poziom. Zwiększono nam przychód minerałów. Naprawdę skupiłem się strasznie na tych minerałach. No niby fajnie, niby korzystnie, ale zaraz nam zacznie brakować kredytów energetycznych, pieniążków. Do tego tutaj możemy, może na razie zostawmy to szczerze. Szybkość badań nie jest dla nas aż tak istotna na samym starcie. Dlatego tak w ogóle nie widzę, bo tutaj jest dwa punkty. A, jeszcze tu są dwa, dobrze, zgadza się. A jak widzicie, tutaj w układzie konkretnie jest na zielono zaznaczone, co już mamy pobudowane. A na biało, co jeszcze możemy zbudować. Tymczasem chciałbym, żeby mój statek konstrukcyjny poleciał do układu obok. Jeżeli ten układ należy do naszego imperium, jesteśmy w stanie w nim normalnie budować te stacje górnicze i badawcze. A należy, bo obszar naszego imperium jest, jak widać, całkiem nie najmniejszy. Ten układ to już nie będzie się do niego zaliczał. I badamy po raz kolejny anomalię, która ma tylko 5% niepowodzenia, więc wydaje mi się tak, że uda nam się cokolwiek tutaj odkryć. Znaleźliśmy artefakt, tak, pewnie to nam załączy kolejną misję dokładnie. Można znaleźć jakieś artefakty prastarej cywilizacji tych gości. Można je znaleźć, nie wiem dlaczego nie zaliczę tego pierwszego podczas tworzenia misji, no ale dostaliśmy misję, możemy je gdzieś tam znaleźć. W ogóle wam nie pokazałem w poprzednim odcinku, ale tutaj jest możliwy postęp w zwycięstwie, to znaczy albo zdobędziemy 40% planet, możliwe zamieszkanie jest przez nas zamieszkały i od razu nam pokazuje, że możliwych planet do zamieszkania w tej galaktyce jest 204, jak będziemy posiadać z nich jakieś 80 na oko, to wygramy grę. Albo jak przestaną istnieć inne imperia, przestaną istnieć, a właściwie będą istnieć ewentualnie pod naszymi rządami. Tak, dobrze, to lata tylko po linach prostych, ale nie ma problemu z tym, żeby od razu przeskakiwało. Dobrze mówię? Szybko lata. Tak, nasi dowódcy awansują na wyższy poziom. W ogóle zapomniałem w poprzednim dniu jeszcze o czymś. A nie, tu jest zarządca. Okej. Okay. Mamy tutaj ogólny panel naszych możliwych zarządców, znaczy przywódców ogólnie, i to są przywódcy naukowi na statkach badawczych i podczas badań, oraz zarządcy na planetach. Admirałowie są. Można ich założyć na flotę, żeby była lepsza, a dowódcy, kiedy desantuje się na planetę. No i to jest to, mamy wybory co 5 lat i tu się pojawia dla nas lekki problem. Mianowicie chcielibyśmy, żeby nasz Fowiduś sprawował władzę przez kolejne 5 lat, ze względu na fakt, że ma strasznie wysoki poziom umiejętności. Ma 4 i do tego koszt budowy korwet to jest dla mnie korzystne. I jeszcze koszt statków też jest bardzo korzystne. Co my tu mamy? Ale ja się oczywiście zagapiłem i został wybrany inny konsul. A Wojduś poszedł w zapomnienie. Ten konsul ma zwiększony przyrost minerałów, co jest też przydatne.
i miesięczne wpływy, czyli to, co zaraz zobaczycie, do czego można wykorzystać, też ma zwiększone o 1. Nie jest taki zły, tylko poziom umiejętności ma kiepski. Zaledwie drugi, dobrze mówię? Pierwszy. Ale to nic. Niech będzie. Statek konstrukcyjny tu zbudował to i to. Teraz chciałbym, żebyście polecieli. Właśnie, co wy możecie jeszcze zbudować? Tutaj nie należy do naszego układu. Więc nic. Trzeba będzie zacząć budować stacje badawcze. Tylko i wyłącznie po to, żeby zwiększyć sobie szybkość badań. Anomaly found. Dobra, kolejna anomalia niskiego poziomu. Myślę, że na spokojnie możesz to badać. Później ty zbuduj tu stację badawczą i tutaj stację Research complete. Kolejne badanie jest, posiadamy już możliwość kolonizacji, co jest bardzo istotne dla nas w tym momencie. No i następne. Przeskoczę od razu do tego badania, bo ono jest strasznie dobre, mimo że będzie trwało 41 miesięcy. Wielkość granic jest dla nas bardzo korzystna i istotna. Chciałbym zacząć budować... Dobra, jakieś punkty badań. Dziękuję bardzo. Tak, nie mylę się. Nie mylę się. Kończysz, dokładnie. Skończyłeś już obadać ten układ słoneczny. Możesz lecieć dalej do kolejnego, a my tymczasem zajmijmy się produkcją statku kolonizacyjnego. Nie stać nas na razie. Jak tam planeta? Planeta zaraz będzie zapchana, trzeba będzie coś usunąć. Przydałoby się jakieś podstawowe budynki zacząć budować. Usuńmy to. Flota wszystko pobudowała, co miała do pobudowania. Teraz wydaje mi się, że może lecieć tutaj. O, są jakieś minerały. To jest czwóreczka. Nie stać nas. Stać nas, ten układ nie załapuje się do naszych granic. Rzeczywiście, on wystaje tutaj, jak spojrzymy na to w ten sposób, od góry, to niestety układ nie należy do naszych granic. Ja bym się na razie wstrzymał z rozbudową innych rzeczy, a ty zresztą budujesz, bo to już jest wykupione, to jest ok. Construction complete. Tu jest kolejna planeta, niestety nie mamy na niej możliwości zamieszkać. To nie fajnie. Dobrze, proszę o produkcję naszego statku kolonizacyjnego. No i tak sobie powoli to leci. Teraz strasznie dużo minerałów nam poszło na ten statek kolonizacyjny. To dalej buduje, co może budować. W którą stronę pójdziemy? Ten ma tu całkiem sporo do zbadania. To już mamy całkowicie... Jakby eksploatujemy ten układ całkowicie w 100%. No jedynie jeszcze planetę byśmy mogli założyć. W naszym bazowym układzie też zaraz będziemy go eksploatować całkowicie, bo to już się kończy budowa. I czekamy na nasz statek kolonizacyjny, który pozwoli nam na pierwszą, na skolonizowanie pierwszej innej planety niż nasza planeta macierzysta. Dlatego ja chyba bym chciał zbadać ten... A to jest... Tutaj jest jakieś Hironauts coś tam. Hironauts Dust. Głowica powoduje karę 30% do szybkości statków wykonujących lot międzygwiezdny. A to ciekawe, szczerze nie widziałem tego czy takiego. Więc praktycznie żyjemy na tym Chiron. Na tej burzy piaskowej, kosmicznej. Bo inaczej się tego nazwać nie da.
ty zbudowałeś, co miałeś do zbudowania. Skocz tutaj, bo to jeszcze leży w naszych granicach. Możesz zbudować tutaj stację badawczą. Posiadamy przetwórnię minerałów. Jak najbardziej się cieszę. Jonowe silniki pozwolą nam ulepszyć nasze statki. Ten układ został zbadany, a ty w tym momencie skaczesz zbadać ten. Strasznie lipnie, że nie ma tutaj połączenia. Będziemy musieli latać tak naokoło. Jest tu coś... Nie ma planety, którą byśmy mogli skolonizować. Ale tutaj jest, nie zwróciłem uwagi. Tu jest jedna, a tutaj jest druga. Więc albo tu, albo tu. Wydaje mi się, że tutaj, bo trochę bardziej zwiększy nam granicę. Statek kolonizacyjny zaraz będzie. I wyślemy na skolonizowanie tego. Satrinias 3. Okej, elektrownia drugiego poziomu to na pewno nam się przyda. I tarcze są zdecydowanie korzystne dla nas. Tak, w momencie, gdy wbudował się statek kolonizacyjny, on jest strasznie drogi w utrzymaniu. Dlatego ja bym chciał skolonizować tą planetę jak najszybciej się tylko da. A właśnie, chciałem sprawdzić, jak duża ona jest stosunkowo do tamtej. Ta posiada 19 pojemności, a ta z kolei 13 tylko, więc jak najbardziej ta planeta jest korzysta do kolonizacji. Tu jest jednak problem. Kolejna anomalia w innym układzie. Tutaj bronią go statki obcych, tej pierniczone ameby, tylko że agresywne ameby, bo są te zwykłe, które sobie zwiedzają kosmos, i te agresywne. Dlatego tak, chciałbym, żeby mój statek wrócił tutaj, kolonizacyjny, a naszą flotą korwet spróbujemy się tego statku pozbyć. Nie będziemy musieli chwilę zaczekać. Chyba nie mamy aż takiej mocy. Znaczy mamy minimalnie większą, ale jeszcze z dwie korwety by się przydały. Trzy by się przydały. Trochę potracimy przez ten czas naszych zysków, ale nie będzie problemu, że nas coś tutaj pokona, tak? Nasz statek konstrukcyjny mógłby zbudować kolejną stację badawczą. Ty badasz anomalię. Myślę, że sobie poradzisz bez pierwszego poziomu. O, 72 punkty badań technologicznych. To jest nawet sporo, bo zyskaliśmy trochę. Okej, okay. Czekamy na te korwety. Właściwie spróbujmy już. Mamy 200 mocy ataku jeszcze za trumnie admirała. Za 50. I widzicie, tu jest pierwszy powód, dla którego opłaca się gromadzić te punkty. Potrzebne są do rekrutowania wszystkich rodzajów przywódców. Punkty wytrzymałości, szybkostrzelność. Zasięg, punkty, weźmy szybkostrzelność. No i przeprowadzimy jakby pierwszą bitwę kosmiczną. Nawet dam na jedynkę, żebyście spokojnie mogli zobaczyć, jak to fajnie wygląda. Proszę, to ma jakieś... Nasze statki opierają się na tym, że mają te pociski atomowe, jądrowe. A on ma jakąś broń laserową, czy coś w tym stylu. To jest jeden statek, który nam szkód za bardzo nie narobił. Prawie nam rozwalił korwetę, ale nie podobał w tym momencie. Wygraliśmy, nasza korweta ledwo przeżyła. Myślę, że możemy zająć się kolonizacją owej planety. Dlatego te szczątki, które pozostały po tych zniszczonych statkach, możemy zbadać i zaraz się tym zajmiemy. A na razie postawmy tutaj naszą główną bazę. Proszę moje statki o powrót
i zmodyfikowanie swoich silników, które już zbadaliśmy, dobrze mówię? Tak, właśnie teraz zmodyfikowaliśmy nasze silniki. Chciałbym, żeby nasze statki się zmodyfikowały i weszły na wyższy level. To trochę będzie nas kosztować, ale oczywiście będą lepsze. Zaraz pokażę wam różnicę. Lepsze pociski, bo teraz będą termojądrowe. Jak widzicie, podgląd statku aktualnie posiadamy takie silniki, które mają szansę udanego uniku 10, a możemy posiadać takie, które będą miały już 20 i szybkość i szybciej będą skakały na światło, więc wy też się od razu ulepszcie. Będziemy mieli 10 ulepszonych korwet. Wydaje mi się, że statki badawcze i tego typu rzeczy też będą w stanie ulepszyć sobie ogólnie wszystko, więc ty proszę cię tutaj o zmodyfikowanie się na wyższy poziom. Aha, i jeszcze jest coś takiego jak te szczątki, one są tylko przez pewien czas w tym układzie, pojawiają się jako dodatkowa misja dla nas i one znikną nam za 1680 dni, więc opłaca się zbadać w miarę szybko. Do tego pojawiło się nam coś takiego, nawet nie zwróciłem uwagi, trochę szkoda, bo nasz władca, kiedy został wybrany, miał obietnicę. Obiecał swoim ludziom, że zbuduje stację górniczą. Jeżeli nie wykonamy tego zadania, 4 stacje górnicze, jeżeli nie wykonamy tego zadania, on prawdopodobnie będzie miał mniejsze szanse, że będzie wybrany po raz kolejny. Praktycznie spadną do minimum. Chciałbym, żebyś się zmodyfikował, może na razie nie. Idź zbadać te szczątki. No i dodatkowo zyskujemy jeszcze te punkty za wykonanie tej misji, takiej dodatkowej. Punkty badań za to, że zaczęliśmy kolonizować naszą pierwszą planetę poza naszą podstawową. No i czekamy, aż to załapie. Nasza flota się ulepsza. To może nasz statek konstrukcyjny. Dobra, niech też leci się ulepszyć na razie. Kwestia jest taka, że nie spotkaliśmy jeszcze żadnego imperium. Ustawiłem maksymalną ilość innych imperiów. W ogóle można skoczyć stąd, tu, ja pierniczę. Fajne są te rodzaje skoku nadprzestrzennych. Wtedy bym w życiu nie sięgnął nawet tutaj. Stąd. Nawet nie wiem, czy bym sięgnął stąd tutaj. Ten układ jest zbadany. Nie ma tam praktycznie... Tu nie ma całkowicie nic. Wszystkie to są światy jałowe, nawet minerałów nie ma. Aha, no i jak kolonie tworzy się, to jakiś pewien czas to zajmuje i kosztuje to sporo kasy strasznie na utrzymanie tego tworzenia się tej planety. Dlatego opłaca się mieć jakieś tam zapasy kasy na wszelki wypadek. Zapasy kasy. Zapasy kasy. Bądźcie. Flota zniszczenia została całkowicie naprawiona. No cieszę się, tam jedna korwetta tylko była bardzo uszkodzona. A trochę zajęło naprawa tego. I zżarło minerałów. No okej, badamy to. Zaraz oczywiście zaczniemy badać te dwa układy, bo one zaraz będą znajdowały się w naszych granicach. Bo nasze granice się powiększą znacznie. Ships upgraded. Okej, nasza flota została ulepszona. Statki, połączcie się. Siła ataku wynosi 274. No i czekamy tutaj na te badania. A właśnie, jeszcze badanie szczątków powoduje, że tutaj zaangażowany jest technik. I przez to nasza broń będzie... Badanie naszej broni będzie opóźnione. Proszę cię, żebyś udał się do tego układu i zbudował nam większy przyrost materiału, minerałów. Czy coś jeszcze możesz? Na razie nie możesz. Kolonia powoli powstaje. Dajmy na szybkość dwa razy. Nasz
badacz posiada już 4. poziom. Bardzo się z tego powodu cieszę. Niestety ma już 45 lat, a to jeszcze w miarę młody jest. Tak, zbadaliśmy szczątki. Dało to nam dodatkową prędkość. Nie, konkretny program badawczy jest już w 10% uzupełniony i ogólnie badania socjologiczne to jest zyskały dodatkowe punkty. Potem zobaczycie na jakiej zasadzie to jest, jak będę kolejne rzeczy próbował wynaleźć, że niektóre już mamy w jakimś małym procencie tam zbadane. O, tu jest jakaś możliwa planeta zamieszkania. Pustynna, to jest 60%, ale jeszcze nie mamy umiejętności zamieszkania tej planety. Więc na przyszłość to na pewno się przyda. Tak, potem ukażemy zbudować laboratorium. Dobra, zaraz będziemy mieli naszą kolonię. Tymczasem ja zapomniałem bardzo istotnej rzeczy, żeby na naszej pustce zacząć budować jakieś budynki. Na przykład ulepszyć elektrownię, żeby zejść z tego minusa, który i tak będzie istniał, bo z tego zżera tylko 8, a my masz minus 9, więc to elektrownie nam się teraz przydadzą. System survey complete. I przyda nam się jedzenie. Brakuje minerałów. Ej, no halo! Na co idzie aż tyle pieniędzy? A nie, już kolonia zalepała. Co my tu mamy? Wymiar marynarki wojennej poinformował o kilku atakach na cywilne statki w naszej przestrzeni. Aha. Powstali piraci. Czasami tak się dzieje. Powstała jednostka piratów, która uciekła gdzieś tam z naszej planety. I ogólnie są nam wrodzy, dlatego powinniśmy ich jak najszybciej powstrzymać. No to jak gdzieś ich zobaczę, to wyślę od razu flotę i ich powstrzymam. Tu jest układ już zbadany, więc lecimy tutaj. Naprawdę to nie załapało się do naszych granic. Kiepsko. Nie mamy zbyt dużo układów w naszych granicach. O, to się nam załapało. To w tym momencie chciałbym, żebyś poleciał tutaj i zbudował kolonię górniczą. Po skończeniu tego. Aha, ty robisz to, tego na razie nie zrobisz. Okej, mamy strasznie dużo przyrostu technicznego. Tu jest planeta kontynentalna. Nasza rasa w ogóle nie może na takich planetach nigdy mieszkać. Znaczy, chyba. Dobra, pustka. Ja chciałem, żebyście zbudowali teraz farmę. Jeżeli jedzenie spadnie poniżej zera, znaczy ogólnie jeżeli będzie na poziomie 0, to nie są w stanie się rozmnażać. O, mamy tarczę na wyższym poziomie. System survey complete. I zakończyliśmy tam badania jakiegoś poziomu, zyskaliśmy trochę więcej wszystkiego. Słuchajcie, ja bym od razu, szczerze mówiąc, poszedł w siłę barier, żeby mieć jak najsilniejsze tarcze i na razie nie będziemy ulepszać floty, tylko dopiero gdy fizyka będzie na takim poziomie, że jeszcze będziemy chcieli to jeszcze bardziej ulepszyć. Do tego tak. Przesiedlę was tutaj. A, na razie nie. Czekajcie, jest teraz. Chcę, żeby tutaj przeszli, żebyśmy tutaj zbudowali elektrownię, żeby nasz przyrost pieniężny wskoczył. Teraz to nie jest problem, możecie tu zostać. Gdzie jest ta flota? Kurczę, tu jest nasz statek badawczy. To są 4 zwykłe korwety. One nie mają zbyt dużej siły ognia. Ale oczywiście naszą flotę zniszczenia razem z dowódcą trzeba tam wysłać.
Tylko mam nadzieję, że nie zaatakują do tego mojego statku badawczego, który właściwie już może stąd skierniczać, bo skończył. Oj! Moja flota musi tutaj skoczyć. Oni po prostu skoczyli i atakują. Będą atakować moje budynki. Czy kopalnie, tak? Tu nie możesz skoczyć i nie możesz za daleko to jest. Gdzie ty ogólnie możesz skoczyć? Kiepski mamy zasięg ogólnie. Możesz zbadać ten układ. Przejście do ofensywy. Station under attack. Jaki rodzaj broni oni mają? Oni mają rakiety, są takie same korwety chyba jak nasze. Chyba nie zdążą nam tego zniszczyć, mam przynajmniej taką nadzieję. Hostile fleet engaged. Nie zdążyli. A my zdążyliśmy w nich zaangażować, przez co ich statki praktycznie w tym momencie zostaną zestwione. Mój statek badawczy chyba lepiej, żeby tutaj przyleciał i będzie co sprawdzać. Situation log updated. Tymczasem straciliśmy jedną korwetę w tej bitwie. Wejdźcie w orbitę i chciałbym, żebyście się naprawili. Nowa korweta będzie już posiadała. Osłony pierwsze. Ale to nic. Dobrze, sprawdźmy. W ogóle powinniśmy nazwać naszą planetę. A, trwają wybory. Jak najbardziej chciałbym tutaj... Przepraszam, nie trwają wybory, tylko właśnie się zakończyły. Został wybrany inny konsul. Jak ten konsul się miewa? A nie, został wybrany o dziwo ten sam konsul, mimo że nie spełnił obietnic wyborczych. To jest dopiero ciekawe. Jakie teraz masz obietnice wyborcze? Stację górniczą, czyli standardowo zostajesz przy tym samym. Powiedzieli, że musimy to zrobić do końca, musimy to wybudować. Zbudowałeś jedną i powiedzieli, że znowu kolejne cztery zbudujesz. Na razie ci to kolego nie idzie. I się nie zapowiada, bo w naszych granicach naszego państwa nie ma miejsca na budowę tych budynków. Jeżeli chodzi o te stacje, one automatycznie same się naprawiają, co jest bardzo fajne. Construction complete. Mamy pociski termojądrowe, to przy okazji tego... Aha, mieliśmy zbudować kosmoport na wyższy poziom, jak najbardziej z tym za. Budynki ukończone. Tutaj się buduje farma. Hostile fleet detected. Tutaj trzeba będzie zbudować... elektrownie, bo tam patrzcie, jeżeli tego jeszcze do tej pory nie zauważyliście, niektóre pola posiadają z samego wejścia jakieś tutaj dodatkowe punkty, jeżeli po prostu ktoś tam mieszka, a jeżeli tu na tym się zbuduje inny budynek niż elektrownie, to znika. Jeżeli się buduje elektrownie, to się dodaje. Więc opłaca się orientować w tym coś. To jest ta flota, ta, która uciekła z nas, ta piracka flota. Nasze statki się naprawiły? Tak, nasze statki są w pełni naprawione. Więc lećmy tam. Gdzie oni polecieli? Oni nie polecieli tutaj. A to skoczcie tam. Nie możecie tam skoczyć, nie widzimy tego układu w ogóle. Możecie? Dobra. Więc jesteśmy teraz w układzie. Tak, znaleźliśmy ten statek. Jednak to jest kosmiczna ameba. Ale w każdym razie jest do zniszczenia i zaraz zostanie przez nas zniszczony. Tymczasem do zbadania mamy kolejnych kosmitów, którzy gdzieś tutaj w okolicy są, bo ich wykryliśmy. Nasz statek badawczy się opiernicza, więc od razu może tutaj lecieć. Zaraz będą do badania szczątki. Situation log updated. Dokładnie. A, nie, no to są kosmiczne ameby, które są po prostu tutaj, bo tak.
A, no i co ja jeszcze miałem zrobić? Tutaj jest nasz nowy świat, który powinniśmy jakoś sensownie nazwać. I to będzie. Kha'Zix. Możemy, wydaje mi się, że nazywać nasze planety nowe, oczywiście, postaciami z pustki, z Lola, i to będzie jakieś tam urozmaicenie. Tymczasem oni tu powoli się będą rozmnażać. Jedzonko najpierw. Niech będzie, że będzie zamieszkiwał jedzonko. Chociaż pieniądze by nam się bardziej przydały. Na razie mieszkają w zaimprowizowanym schronie. Żeby to rozwinąć wyżej, do administracji planetarnej, Debris czego będziemy potrzebowali, bo na razie budynki, jakie możemy tu budować, są naprawdę podstawowe i nie dają takich korzyści jak w Special momencie, project gdy mamy complete. administrację planetarną. Dlatego, żeby zbudować administrację, potrzebujemy aż 5 populacji na planecie, to znaczy 5 zajętych pól. Poczekamy na to, ja myślę, że będzie ok. Po przetłumaczeniu języka, o kurczę, trafiliśmy, słuchajcie, na pierwsze imperium, które znajduje się tutaj. Ono jeszcze nie skolonizowało innej planety, ale ma tu swoją flotę, statek badawczy, który akurat bada ten układ. Nasz statek badawczy przy okazji zbadał już to, co miał zbadać. Aha, i podobno tu. A, bo to rzeczywiście jest już w ich granicach, ich państwa, więc nie możemy zbadać tego układu, niestety. No to wracaj zbadać ten układ. No to tak działa na tej zasadzie, że możemy tylko. Nie możemy, jeżeli nie dostaniemy od nich pozwolenia, badać układów, które leżą w ich granicach. Tu jest ich planeta zamieszkała. Na razie nic o niej nie wiemy, bo nawet w tym układzie nie byliśmy. Połączmy się z nimi. Jeszcze chciałbym rzucić okiem, jak wyglądają moje relacje z nimi. Minus 58 na starcie. Zazwyczaj na starcie są znacznie zmniejszone ze względu na to, że dopiero się kontaktujemy i to jest minus 20 za sam pierwszy kontakt, ale oni są jeszcze ksenofobami, to znaczy nie lubią obcych za bardzo i do tego wszystkiego no tarcie granic, no bo jesteśmy naprawdę blisko nich. No i co oni mają nam ciekawego do powiedzenia? Jesteśmy Windar Soverik Stars. Świetnie. Pokojowo nastawiony lud. No to ciekawie, że pokojowo nastawiony. Aha, rzeczywiście, bo oni są skrajnymi pacyfistami, którym sprawiedliwie włada król Ksypondolf I. Nie wiem, do jakiego barbarzyństwa jesteście zdolni, no bo co, bo jesteśmy od razu barbarzyństwa. Ale mamy nadzieję, że przyszłe animozje będziemy łagodzić w drodze dialogu, a nie siłą. No słuchajcie, czemu by nie? Na razie przynajmniej. Chociaż szczerze wam powiem, że atak na was to byłby niegłupi pomysł, szczególnie póki jesteście jeszcze słabi. Ale myślę, że na razie się nie pali. Nasza flota jest w ogóle za słaba, żeby pokonać kosmoport, bo jak wiecie, kosmoport na początku, taki o, port kosmiczny, w którym się buduje statki, który jest na pierwszej planecie podstawowej, ma 413 ataku. Nasza flota, nawet wymaksowana w tym momencie, nie byłaby w stanie takiego kosmoportu zniszczyć. Więc prawdopodobnie przegralibyśmy wojnę z nimi. Przez to tylko, że nas przegralibyśmy. Poszedłby. Byśmy my stracili flotę, ewentualnie oni by stracili, nikt by nic z tego nie zyskał. Dlatego. Wszyscy możemy skorzystać z tego spotkania. To wszystko zmienia, dokładnie, że to wszystko zmienia. Brak dostępu. Ja wiem, że tam musimy stamtąd odlatywać. Ale dlaczego nasz statek badawczy poleciał aż na naszą planetę pierwotną? Tego nie rozumiem. Dobra, czas się zająć proszę, zbadaliśmy automatycznie, widzieliście, co się stało, granice nam automatycznie się zwiększyły. Co to nam dało? Nic, bo nawet ten świat się nie załapał.
załapał się ten świat. To jednak coś nam dało. Zbadaliśmy oczywiście większe granice. I co to jest? Umożliwia nam przeglądanie posiadanych przez inne imperia danych. To jest ciekawe. A, i zmniejsza koszt żądań w momencie, gdy walczymy. O, i teraz jest to, o czym wam mówiłem. To znaczy, dostaliśmy po zbadaniu jakichś tam szczątków, jakieś podstawowe punkty w programie badawczym Wiki Ameby oraz regeneracja tkanki kadłubowej. Tutaj nawet dostaliśmy sporo, bo aż 678 punktów, jak tu niektóre badania całe kosztują 244. Tu jest aż, ale za to te badania są bardziej rozwinięte i naprawdę dużo czasu zajmują, żeby to w ogóle wynaleźć, dlatego ja bym się tym nie zajmował. Wydaje mi się, że istotne dla nas będzie usuwanie tych dzikich zwierząt, bo na naszej nowej planecie Kha'Zix jest ich całkiem sporo, a właściwie dwa. Zawsze coś. Tymczasem, nasza pustka zaraz zostanie całkowicie wypełniona, więc ja bym był za tym, żeby oczyścić tutaj niektóre pola, a właściwie już wszystkie w kolejkę ustawić, albo nie. Nie. Tutaj trzeba będzie jeszcze budynek zbudować. Tutaj mamy dużo budynków do zbudowania. Na razie oczyśćcie te dwa pola. Jest co robić. Jak tam na Kha'Zixie? Na Kha'Zixie zaraz będziemy mieli dwa populacje. Gra jest wstrzymana, bo się zagapiłem. No i nasz statek konstrukcyjny czeka na dalsze instrukcje. Ten układ niestety nie leży w naszych granicach. Szukam planety, która byłaby możliwa do skolonizowania i właśnie ją znalazłem, słuchajcie. Jest planeta, która będzie możliwa dla nas do skolonizowania. Kwestia w tym momencie dla nas niekorzystna jest taka, że po prostu nie mamy pieniędzy, żeby utrzymać statek kolonizacyjny. Ale kolonizacja tej planety byłaby strasznie istotna w tym momencie. O, pojawiło nam się dzięki temu, widzimy dokładnie, ile oni korzystają z tych, ile mają kolonii górniczych wybudowanych i tego typu rzeczy na poszczególnych planetach swojego imperium. Kurczę, ale to im się trafiło bogate strasznie. Jest 6 minerałów do zgarnięcia. Nie jestem w stanie nawet stwierdzić, jaka to jest planeta. Czy sucha, czy nie. Ogólnie to tarcie granic tam jeszcze bardziej wzrosło. Są jeszcze bardziej na nas wkurzeni. Ja bym póki co założył ambasadę na ich planecie, co powoduje, że nasze relacje będą rosnąć do maksymalnie setki na plusie. Znaczy, nie relacje na plusie, tylko o setkę zwiększone. Nie mogę wykonać tego postulatu wyborczego. Póki co. O! Przyrost nam znacznie wzrósł. Wszystko dzięki temu, że na naszej pustce zbudowano to budynki. Jeszcze ulepszamy bardziej te elektrownie. Tutaj oczyszczamy. Myślę, że tutaj od razu po tym, jak oczyścimy, przeludnimy tą przychodzącą ludność, żeby jeszcze więcej przyrostu pieniędzy mieć. A na razie punkty badań nie są nam tak aż tak potrzebne. Statek konstrukcyjny, słuchaj, tutaj masz jeszcze możliwe do zbadania, do zbudowania stacje badawcze. Tak, to jest to. To nam weszło w granicę, czyli tu pieniądze. O Jezu. Statku konstrukcyjny, zbuduj nam pieniądze. I myślę, że... Anomalia. O Jezu, ty masz czwarty poziom, a ta anomalia jest drugiego. Jesteś w stanie ją wciągnąć z zerową szansą na porażkę. Zbieramy minerały i robimy statek kolonizacyjny. Nie ma bata. Ja muszę poszerzyć moje granice jak najszybciej.
ra, czemu nie sięgam się? Przykra sprawa. Bardzo fajnie. Sporo zyskaliśmy z tego punktu badań. Naprawdę sporo. A ty zaraz skończysz badać ten układ. System survey. Pustka. Zbuduj statek kolonizacyjny. Statek badawczy, lecisz na kolejny układ. Statek konstrukcyjny, jesteś w trakcie budowy. Kazix. Wyszło i tak 40 minut. Słuchajcie, jedzenia wy nie będziecie więcej potrzebować póki co, więc może załapcie się na jakiś dodatkowy przyrost punktów energetycznych. No i co? Nasze pustkowie... Dobrze się trzyma. Myślę, że możemy usunąć te pozostałe pola. Tylko będziemy mieli dosyć kasy na to. I tyle. 40-minutowe odcinki, kurczę. Następny musi być serio krótszy. Nazywamy oczywiście nasz zapis pustka 2. Napiszmy może przy okazji. A póki co to ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że gierka wam się podoba, bo mnie wciąga po prostu kosmicznie. Już wiecie, skąd się wzięło. Moje powiedzenie to był po prostu kosmos. A póki co to ja się z wami żegnam. Zobaczymy w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o łapce w górze oraz komentarzu. Zobaczymy na razie. Cześć.